Siemanko, e, witam na kanale gotowania. <noise> o gotowaniu. Dlaczego gotowaniu? Bo pokazujemy to, jak przejebać całą wypłatę na grę, a potem żreć cały miesiąc ryż, także 100 potraw z ryżu. Oczywiście żartuję. E, słuchajcie, e, dzisiaj mam trochę fajnych tytułów właśnie dla was. E, I na Switcha, i na czwórkę jest jakaś mała e, kolekcjonerka. E, 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 mordo, mordo, co ty ludziom pokazujesz? A nie, to jest dobre. No nie! No nie! No nie! Czekaj, mordo. Nie, tak nie będzie. Ostatni raz ci duperatuję. Masz. Masz, pokaż coś porządnego. I ostatni raz. Di. Ale ta młodzież ci się agresywna. No ale cóż, słuchajcie. Gwóźdź nie... Dwa... tam, Ty się nie interesuj. Się nie interesuj, bo jak to, się, jak to mówiłem, nie można mogę, nie mogę, nie mogę tak do żony mówić, ale było takie przycowy, się nie interesuj, bo ci mordy dostaniesz. Ale do żony nie śmiałbym tak powiedzieć. Bo kto będzie mnie żywił. Eee, dobra. Ten ryż, gotował. Ten ryż gotował. tak, ja nie lubię rozgotowanego ryżu, sam nie umiem gotować. Eee, dwie na napiątki dodatkowo nam dorzucono. Eee, I to takie solidne turbohity. Pierwszy tytuł Resident Evil czwóreczka. Jeszcze gorący parzy. Słuchajcie, świeży temat, bardzo dobra gra. Akurat wycyrkulowałem. Majówka ma być zimno, ma pzić malać deszcz, przynajmniej mam taką nadzieję, bo będę mógł sobie spokojnie pykać z czystym sumieniem w Rezydenta 4 Remaster. Wysokie noty kapkom na po prostu leci po całości ze swoimi remasterami. W ogóle oni są ostatnio na fali, bo zarówno im wyszedł cała seria Monster Hunter poszła, poszła w górę. Wyszedł im wszystkie te z starych Rezydentów dwójki, trójki. Dodatkowo siódemka Village też poszła, poszła z, z, z prądem, bo fajnie im bardzo wyszła, bardzo mi się podobała. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby kupić właśnie rezydenta czwórkę. Oczywiście ja tą grę potem sobie jeszcze odsprzedam, żeby nie stracić, po prostu przejdę, odsprzedam, kasa wróci i będę miał grę ograną, a kupię sobie ją kiedyś jak stanieje, będzie jakaś tam wersja folii i rzucę na półkę. Bo szkoda, żeby traciła na wartości, na razie jest bardzo chodliwy tytuł. Bardzo fajny remake, poprawił wszystkie bolączki czwórki. Ostatnio próbowałem grać troszkę właśnie w tą wersję na Play'a czwórkę, ale no niektóre archaizmy w mechanikach gry po prostu no zabijają zabawę. Ja tytuł przechodziłem jeszcze chyba na, place, na PC. Cie. To jeszcze jak grałem na PC, ten tytuł przechodziłem. Ale tam był na początku taki błąd, że gra nie miała tych takich takiej jakby, tej jakiej mgły, która była w PlayS na PlayStation 4 i teoretycznie gra na Pccie wyglądała gorzej niż na na playu starym 2 z uwagi właśnie na ten, na ten błąd, taki tej, 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 brak tej mgły ale potem to naprawiło w jakimś tam patchu, tylko że ja ogrywałem tam najgorszą wersję potem w wersji Rezydenta 4 to już wyszła masa, bo, bo potem i na Wii wyszło, potem leciały te wszystkie e, chyba na, na, na lodówkach, na pralkach tego nie było no ale nie ma się co dziwić, bardzo dobry tytuł Swego czasu bardzo czytałem o tym właśnie, że wersja na, I, na Wii wersja na Wii jest tą taką bardzo fajną, w którą się bardzo fajnie gra, z uwagi na sterowanie, właśnie strzelanie tym Wiilotem nie grałem, muszę jakieś sprawdzić, ale mam w kolekcji. Także Resident, czwórka, no miodzio. I drugi tytuł, który ogrywam już na live'ach, też nie mogłem się skusić, akurat płytki nie ma, jak widzicie, bo została wrzucona do Napędu, plejaka i cały czas męczę. Myślę, że 2-3 dni dobrze przysiądę. Dużo kawy, <laughs> dużo energetyków i dam radę. I tutaj co? No, ja jestem wielkim fanem. Mam dwu, dwa razy na plejacza właśnie całą trylogię Dead Space'a. Z tyłu chyba u mnie będzie tam widać na wersję taką dwójki kolekcjonerską na Xboxa. <laughs> <X> Xboxa. <laughs> Co mi tu po głowie chodzi. Właśnie z takim tym, tym blasterem, tą tym pierwszą bronią, charakterystyczną do tej serii. No i co mogę powiedzieć? No, ja na ten tytuł skusiłem się z uwagi, że miałem wielki niedosyt po przejściu kalisto. Protocol. no i po prostu tak mnie zawzięło, że kupiłem. Mówię, kurde, przejdę jeszcze raz. Też raczej będzie do po przejściu do sprzedania, żeby odzyskać gotówkę. Póki te gry są mocno chodliwe. Także dwa tytuły na Playa piątkę, które. W majówkę będą, że tak powiem, śmigały w napędzie konsoli i lecimy z grubasami, może skoro lecę od grubasów, to lecimy od grubasów. IT World, Jerry, sklep, dawno nie było, dawno, dawno się nie chwaliłem, zdobyczamy od niego, a tutaj mamy bardzo fajny tytuł, jest to taka mini, mini box, mini kolek kolekcjonerka, ten Binding of Isaac, Repentance, czy jakoś tak. Ja grę miałem, tylko już wam sobie przygotowałem, że wam, wam pokażę. Miałem samo pudełko z grom właśnie tutaj miałem Afterbirth After Plus. Tutaj ponoć w, tym, w tej edycji są wszystkie, wszystkie dodatki, wszystko, co wyszło do tej pory. Wszystko, wszystko, wszystko. Dodatkowo w zestawie mamy chyba taką maskotkę kota. W wersji na, w wersji na Switcha jest też ta, taka ta kolekcjonerka i tam jest chyba taki właśnie ten Isaac płaczący. Gierka mocno taka creepy, można by powiedzieć, bo jest mocno pikselowa. Mocno taka... w takich dziwnych klimatach, trochę bym nawet wręcz powiedział satanistycznych, bo tam zamykają, matka dostaje jakiegoś jobla, głos od Boga zamyka dziecko gdzieś tam w piwnicy i uciekamy z tej piwnicy, a strzelamy płacząc z łzami. Także jest mocno hardcorowa, zresztą widzicie na gameplayach jak ta gierka wygląda, ale jest to niewątpliwie fenomen, jeżeli chodzi o, o, o fanów, no bo tytuł wyszedł naprawdę świetnie. Także mam już dwie, dwa wydania Binding of Isaac, na pewno będę wracał do tego tytułu, bo po obejrzeniu gameplay'u znów zachciało mi się w to grać. Więc pewnie na jakimś live'ie znów będę ogrywał sobie binding of Isaac. Kurde, jak to się ciężko wymawia. Także jak widzicie, na razie jest, jest całkiem, całkiem fajnie. Także tutaj tytuł od Jerego IT World, Będzie jeszcze jedna grawaść Jerego. A teraz drugi nasz lokalny handlowiec, dealer gier, czyli Martin. E, na no Allegro, Maggie Games sklep, także też często kupuję od niego. E, może nie tak często jak on by chciał, ale, ale no niestety e, mam też dużo różnych takich, jak to się mówi, swoich dojść. Ale akurat to miał grę chyba najtaniej na Allegro, e, a długo na nią czekałem, długo się czaiłem. To jest e, gierka non Doppel Doppelganger Edition. Co te nazwy wszystkich gier mają jakieś? E, rogalik, Action, Platformer, e, Grafika, co jej lekko przypomina, jak zobaczycie na gameplayu. Taką, tak mi to przynajmniej się kojarzy z, z erą komodorca. Y, po prostu bardzo minimalistyczna, taka czarno-biała grafika y, i te właśnie elementy, jakieś tam, właśnie y, kolorów się też pojawiają, które nadają tak jakby kontekstu całości. Y, y, I to jest tytuł, który ja na początku dzisiaj do, dopatrzyłem chyba na PlayAsia sklepie, ale czekałem, bo y, tam za duże koszty wysyłki by były. I sw oczywiście swoje odczekałem. nówka w folii y, y, udało mi się właśnie y, y, wziąć od, y, od y, Martina, za to wielkie dzięki. Za ten tytuł, bo naprawdę się czaiłem. Będę chciał w to grać. Gierka biegamy takim właśnie dziwnym kościotrupem. W niektórych momentach on nie ma głowy, w niektórych ma strzał, jakiś w ogóle pokrak dziwnych samochodzących nóg, palców, rąk. Także też jest mocno w takich podobnych klimatach jak Binding of Isaac, takich mocno, mocno stylizowanych właśnie na jakieś takie gore czy coś takiego, ale, ale bardzo fajny tytuł. Będę chciał na pewno go ogrywać. Będzie odfoliowywany. I druga gra, którą też kupiłem, bo tu kupiłem taki pakiet od, od właśnie Martina. Z uwagi, że wychodzi dwójka for the Knight for the King, for the King, Sorry Nie, inna nazwa. Forde King wychodzi niedługo dwójka. Też jest to właśnie wydanie z wszystkimi dodatkami. Akurat gra jest w folii, ale już ją grywam, bo jest dodana do PlayStation Plusa, tego chyba środkowego pakietu. Więc sobie ściągnąłem w wersji cyfrowej. Gram. Gra jest ogólnie bardzo trudna, ma taki specyficzny hamski, troszkę bym powiedział wręcz styl graficzny, bo jest taki mocno trójkątny, kanciasty brak szczegółów. Ale nie o to w tym chodzi. Gierka, właśnie, gdzie cały czas praktycznie giniemy. Za każdym przejściem dostajemy jakieś takie dodatkowe punkty, które potem możemy wykorzystać do zakupu elementów danego, do kolejnego jakby przejścia. Czyli pojawiają się nowe budynki, możemy sobie dokupić nowego bohatera. Na początku mamy trzy klasy startowe. Mamy jakieś tam Wojownika, Maga i, i Ucznika, a potem w dalszym rozwoju możemy kolejne tam klasy sobie dokupować. Ale ogólnie gra jest naprawdę ciężka. Chwilę pograłem, także śmierć jest praktycznie. Stałym, stałym elementem rozgrywki, ale tak jak mówię, wychodzi dwójka, dlatego chciałem się z jedynką zapoznać. Dwójkę też będę chciał kupić. To są dwie gry od Martina. I słuchajcie, wylicytowałem za 11 zł plus wysyłka, więc cała gra mi wyszła dwie dychy. Ale jestem bardzo zadowolony, bo gra jest naprawdę w takim stanie, jakby ktoś ściągnął folię i w ogóle w to nie grał. Jedna z pierwszych tytułów, chyba na PlayStation, trójkę. Ona jeszcze nie miała wtedy nawet trofeów, bo na początkowe gry, które wychodziły na. Na Playa Trójka nie miały tych trofeów, dopiero potem dodano. Część gier dostało wsteczne trofea, a część po prostu została tak jak to się mówi, bez trofeów. I ten tytuł, z tego co pamiętam, był bez trofeów, wtedy jeden z startowych tytułów, a znaczy nie startowych, może, ale tych, które się na początku, pojawiły na początku życia Playa Trójki. I w mojej ocenie jest to taka troszkę zżyna z innej, z innej serii gier, mianowicie z, z tego tytułu, Ready to Rumble Boxing, ponieważ w obydwu przypadkach mamy boks, ale po prostu w takim wydaniu hardkorowym, E, że e, mamy bardzo dziwne postacie, mamy kobiety bijące się z mężczyznami, gdzie teraz by to przeszło, albo czar czarnoskóry bijący kobiety białą, albo biała kobieta bijąca czarnoskórego, także w tych czasach to po prostu by tony ludzi protestowało, e, bez powodu, bo żyjemy w durnych czasach, e, a tutaj po prostu e, jest jakby Taki, taki sam koncept jak tam, bijemy się na zasadzie boksu, ale widzimy i kopnięcia w tej gierce, występują jakieś w ogóle turbo, turbo ciosy. Także tytuł całkiem ciekawy, raczej nie jest chodliwy. Ludzie nie szukają tego, bo to można kupić na Allegro za dwie dyszki. Ale ja sobie w ramach uzupełnienia kolekcji jakoś tak kupiłem. Czasami mówię, tak mi trafi, żeby sobie coś na trójkę kupić, bo, bo lubię te gry. I trafił do mnie właśnie Facebreaker. I kolejny zestaw to będą gry właśnie z Red Art Games. No, doszło do takiej sytuacji, że pokryła mi się wypłata z promocją w Red Art Games. Przypadek? Nie sądzę. No promocja to promocja, Gata. no co ja ci mam powiedzieć? Ale, ale, ale promocja to promocja, cicho, nie wtrącaj się w, w nagranie. Tutaj kobiety nie mają głosu. Dobra, lecimy po kolei. Urban Trail Tricki, Deluxe Tricky. I nie śmiejemy się. Z męża. z męża, dokładnie. Z swego. Z swego, bo ma się jedynego. <laughs> Urban Trail Tricky. Niech tak będzie, że tak, tak, tak to się wymawia. Oczywiście nie ja zawsze kaleczę te nazwy, wybaczcie. Gierka z serii Trials. Ja trials grałem, ale to takie, gdzie motorem, takimi prawdziwymi motorami pokonujemy trasy. Tutaj niestety mamy znaczy, niestety, pff, mamy kultową motorynę. Także mamy kultową motorynę. Kiedyś pamiętam ojciec miał taką małą motorynę, ale sprzedał teraz, byłby był bogaty patrząc ile taka motoryna teraz kosztuje na Allegro, bo kurde to jest gruba, gruby hajs, ale niestety w posagu nie dostałem tej motoryny, została sprzedana za nim dorosłem. Ale nie o to chodzi, słuchajcie, trzaskamy trichy, przejeżdżamy jakieś przedziwne tory właśnie na takiej motorynce, Kustomizujemy swojego bohatera, możemy się przebrać w jakieś tam banana, w parówę, w hot -doga. możemy swoją motorynę skastomizować. Mocno arkadowa gierka, ale właśnie chciałem ten tytuł mieć. Wiem, że on na Switchu wyszedł, ale tam jest ta, ta bezczelna dopiska, że tylko kod w pudełku, także to jest zmora Switcha, dlatego tutaj akurat jest wersja na płytce z Red Art Games. Każda gra wyszła mi 68 złotych, już licząc koszty wysyłki, więc myślę, że to są bardzo tanie ceny, bo nie spodziewałem się, chciałem już dużo więcej za tę grę zapłacić, a tak to wszystkie gry z Red Art były po 68. Słuchajcie, kolejny tytuł z Red Art, właśnie tam całe zamówienie złożyłem. Die with Glory, czyli umrzyj, um, umrzyj w chwale. Gra point and click o wikingu, który chyba próbuje zasłużyć jakąś tam chwalebną śmiercią, żeby dostać się do Walhali. Bardzo krótka, łatwa platyna z tego, co dziś widziałem, ale bardzo fajna platformówka, taka śmieszna, szydercza wręcz, właśnie o wikingu, który właśnie tam próbuje dostać się do walhali i zasłużyć właśnie na pobyt. Też pewnie, pewnie zagram. Kiedyś ten tytuł odrzuciłem, ale potem zacząłem, jak on ma bardzo fajną taką grafikę kolorową i, i naprawdę spodobał mi się ten tytuł, więc pewnie będę go chciał sprawdzić. Kolejny Red Art Gunborg Dark Matter. Dark Matter. <grym> Dobra, nie nabijam się sam z siebie, słuchajcie, tytuł. Też to jest taki action platformer, gdzie próbujemy się wydostać z jakiegoś tam statku, czy takiej stacji kosmicznej, właśnie tą, tą główną bohaterką, chyba, bo to chyba bohaterka, która właśnie nam skacze, ma jakieś dużo, dużo możliwości właśnie poruszania się po, po tym statku. Czym, że nie wiem, czy to są jakieś ele elementy właśnie yy, nie Rogalika, tylko Metroidvanii. nie mam pojęcia. Bardziej to jest taki action platformer, w którym strzelamy właśnie i pokonujemy jakieś takie przedziwne korytarze. Chyba bardziej w klimatach MedBoyad, coś takiego niż, niż, niż Rogalika ani takiej gierki. Także też ma bardzo ładną grafikę, też mnie skusiła właśnie po gameplay. Jak zobaczyłem gameplay, mówię o to jest coś dla mnie. Także też się skusiłem. Warto było poczekać, nie kupować tego na premierę, tylko poczekać na wyprzedaż. Niestety na wszystkie gry, które tam były, nie załapałem się z retard, bo to już troszkę było jakby wybrane, przebrane. A akurat hasło było rzucone na grupie na Facebooku. Zapraszam, jest grupa kolekcjonerska, tam jest bardziej rozwinięcie mojego kanału. Ludzie wrzucają swoje kolekcje, co kupują co miesiąc, więc też warto wejść tam zobaczyć. Spoko, grupa bardzo mała, dobijamy chyba do 800 osób, ale, ale naprawdę taka w pytę w porządku. Nie ma żadnego hejtu, jest, jest naprawdę świetnie. Każdy może się chwalić swoimi zdobyczami. Także serdecznie zapraszam. Kolejny tytuł na Switchaka poluje w na tą gierkę, ale akurat w wersji właśnie na na Playa, bo jest też na Playaka, ale skoro była w tak taniej cenie, to potem na dorwę na Playaka sprzedam tom, kupię na Playaka Neuro, Voider, Red Art, coś w moich klimatach mamy tutaj takiego robocika, która też robocika widok z góry, pixel artowa grafika, biegamy po korytarzach, strzelamy do innych robocików i chyba próbujemy się stamtąd wydostać, to jest sąmy też element oczywiście RPG. Jeżeli chodzi o gra, oprawę graficzną, czyli pixel Art, miły dla oka, oczywiście dla mnie, ja uwielbiam, dlatego na ten tytuł się skusiłem, ale tak jak mówię, będę poszukiwał wersji na PlayStation jeszcze czwórkę, żeby sobie podmienić, ale póki co no, nie ma co e, zaglądać w pysk darowanemu, darowanemu koniowi, skoro trafiło się za taką cenę, e, to, to wziąłem oczywiście, bo mam już grę, mogę zawsze ten na Switchaku ograć. I drugi tytuł na Switch'a też z Red Art Games. Sir Lovelot, gierka też platformowa, bardzo taka przyjemna, też o prawie pixelartowej, gdzie właśnie biegamy, właśnie takim rycerzem, który próbuje zdobyć rękę księżniczki. Ja swoją teorię na ten temat mam, bo to nie chodzi raczej o rękę księżniczki, o inne, o inne części ciała. A te pół, pół królestwa też w ogóle to nikogo nie interesuje, ale dobra, przyjęło się, że ręka to ręka. Ja nie wnikam tam w kanon ale wydaje mi się, że to innego chodzi, także tutaj ten, ten rycerz myślę, że też ma taką samą koncepcję jak ja, ale gierka pixelartowa bardzo fajna, też zamierzam ograć, też jest na Play'a 4, też będę próbował wymienić sobie później tą, tą grę, ewentualnie tą sprzedam, a po prostu zrobię podmiankę na wersję Play 4, bo raczej głównie zbieram na Play'a 4, a te tytuły na Switcha to są raczej te, które nigdy się nie pojawiły na 4, po prostu to wtedy biorę na Switchaka, ale że tu były, w takiej cenie rozsądnej bardzo, no to jak najbardziej yy, wziąłem. Kolejny tytuł, trochę tego jest. Więcej niż 10, ci co liczą, to zauważyli, że jest więcej niż 10, mówiłem, że będzie po 10, ale święto. razu trochę więcej wpadło, to mówię, zrobię więcej. Łat mało lat i zdał. Jaki przystojny jeszcze mało lat, że mi żony nie poderwał. Mężów. Dwóch mężów? A ty, ty, Ja ci dam dwóch. Jeden ci starczy. Słuchajcie, e, kolejny tytuł kupiłem w. Już grałem nawet na live'ach. Kupiłem go w RTV Euro na premierę, bo nie mogłem się powstrzymać. Są to, jest to kompilacja dwóch części, właśnie z, z tego już kanonu wręcz e, Gungeons, bo tu mamy i Enter the Gungeons Gun jak broń i Exit e, Gungeons. Pierwsza to jest gra, w której już mam de facto prawie 100 godzin. Ponoć, żeby tą gierkę tą całą kończyć, czasami 150, nie wiem, ja przystuję jeszcze całej, nie przeszedłem chociaż jedną postacią, a tam się jeszcze odblokuje trzy dodatkowe, są cztery czy pięć postaci. Także yy, gra naprawdę, przypuszczam, że jeszcze będę kolejne 100, 100 godzin spędzać z tą grą, bo cały czas do niej wracam, nie odinstalowuję jej, a kiedyś była za darmo dodana, yy, można było sobie dodać yy, do konta PlayStation, bo była rozdawana przez Sony. Nie pamiętam z, z uwagi na co, ale była w ogóle za free, nie trzeba mieć plusa, w ogóle była rozdawana właśnie ten yy, Entered Gangeon. I w mojej ocenie jest to po prostu świetny tytuł. Ja po prostu uwielbiam go. Tak jak mówiłem, miałem 100 godzin w nim nabitym w jednym roku. A druga część to jest exit, ale w tym drugiej odsłonie mamy sytuację, kiedy próbujemy się wydostać z tych loków, loków broni, ale jest już rzut nie z góry, a właśnie z boku taki bardziej platformerowy. I co mnie zdziwiło, mamy losowe, losową broń. Co jakiś czas w pierwszej części zbieramy bronię. I sobie nimi tam odpowiednio żonglujemy, a w tej części mamy po prostu co chwilę na jakiś czas zmienia nam się broń na, na losową i to jest właśnie też takie mnie to zdziwiło, że może nam się trafić albo bardzo dobra givera, którą przez chwilę ciukamy, albo jakieś totalne padaka. I niestety także dużo losowości jest tej dwójce. Muszę się jeszcze do niej przekonać, nie jest zła, ale niestety ta wcześniejsza mi się dużo bardziej podoba. Gdyby to ta edycja nie wychodziła, to już planowałem kupić, pamiętam z. Tricter Reserve, w takim żółtym całym pudełku z nabojem właśnie była tylko ta pierwsza część, a z uwagi, że trafiła się kompilacja Devolver Digital, ja już kiedyś powtarzałem, uwielbiam od nich gry i ten tytuł też będę, przypuszczam, katował przez długie, długie godziny. I ostatni tytuł z dwóch właśnie gier, które kupiłem też od, od właśnie IT World, od Jerego, mianowicie jest to Trash Sailor, czyli, aha, i popatrzcie, gra jest nowa, bo, do, bo jest nowa w folii, ale nie ma paska, PlayStation nie jest to żaden Ripak, repak, czy jak to się nazywa, tylko nowa gra w pełni. No ale tak czasami bywa. Zależy, że z jakiego źródła kupujecie. Ale ten tytuł i tak będę odfoliowywał, więc to dla mnie nie problem, będę się w to zagrać. Gierka o żeglowaniu na tratwie ze złomu. W w, w sam raz do kooperacji, tylko nie wiem, czy będę chciał w to zagatą zag moje nerwy. Nie wiem, czy, czy dadzą radę ogrywać to, to z żoną, ale jest to naprawdę fajna kooperacyjna gierka, jak właśnie, gdzie e, zbieramy wokół, e, wokół naszej tratwy złom, budujemy ten złom, e, strzelamy do jakichś przeciwników, którzy nas atakują, jakichś innych statków. Także e, mamy to, jakby chyba, apokalipsę: wszystko w wodzie i tylko właśnie. No, także bardzo ma też taką sympatyczną oprawę graficzną, tak jakby rysowaną, kompletnie 2D, stylizowaną na 3D. Świetnie to wygląda, będziecie to widzieli na gameplayu. Gierka mi od samej zapowiedzi bardzo ciekawiła, aż dawno miałem to kupić, dopiero ostatnio sobie przypomniałem. Zapytałem, właśnie Rego, czy ma to na, u siebie na, na sklepie. Załatwił mi, także brałem właśnie od niego taki pakiecik. Dwóch gier. Jerry, akurat z tego co większość od Was wad, czy tam Jerry, czy Martin, potrafią mieć naprawdę bardzo bardzo rzadkie i bardzo fajne tytuły, ciężko dostępne czasami. Także warto do nich zaglądać na grupie. Też rzucają, zanim rzucą coś na Allegro, to rzucają na grupę na Facebooka. Można sobie szybciej wyhaczyć ciekawsze tytuły. Także też to jest zawsze plus bycia na grupie. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o gry, które mam dzisiaj dla Was. Kolejne oczywiście standardowo idą, za chwilę wypłata, za chwilę znów będzie jakaś promocja. Yy... A dla mnie promocja? A, a, a dla żony promocja? No nie wiem, ja Twoją wypłatą się nie rządzę. No, możesz sobie kupić co chcesz, No to Twoje pieniądze zarobiłaś. Yy, możesz ewentualnie mi grę kupić, jak, czasami jak chcesz. Byłoby miło. Dobra, yy, nie, nie przedłużam. Trzymajcie się miłej majówki. Aha, Agata mówi, że jebnijcie w dzwona, e, dajcie łapkę, ja o tym zawsze zapominam, i, i tego, i mm, jebnijcie subskrybenta. Nie, będzie mi miło. Trzymajcie się, na razie.